W Polsce jest kilka różnych piramid, każda ma osobliwą. Tak, bo każda ma osobliwą. Te zmarłego otwierano. Tu ktoś mówi ściany są boczne. Tak, proszę Państwa, to są takie trójkąty pochylone w Egipcie pod kątem 51 i ileś tam 51, chyba 60 z czymś, pod takim kątem nachylone, bo to jest to, że się tworzy. I teraz w piramidzie egipskiej to jest taka zasada, że to, bo tam wszystko, to proszę zobaczyć, historycznie, jak wymyślono, że powierzchnia tej ściany bocznej, tego trójkąta, powinna się równać powierzchni kwadratu, który ma wysokość tej ściany bocznej. Tutaj nie ma tych parametrów takich dokładnych jak w Egipcie, ale mówię, wewnątrz są zbliżone. Często tu bywam i naprawdę, uwierzcie mi, że komary, przecież pod mokry teren, komary by były cały w atakach, muchy. Choć co prawda kiedyś tak grupie opowiadam, a tu mi nagle komar siadł na włosy, nie? Także to różnie bywa, ale nie ma w takich ilościach. No tak, to było, ale tu nie było tego, to już potem problemy. Osobliwy jest kształt tej piramidy, bo ona nie jest taka jak egipskie. Tak, ona ma inne kąty. Ale ten kształt jest zawsze korzystny dla organizmu. Ale od wewnątrz jest dokładnie taki sam kąt nachylenia, jak piramida kołca. Tak, bo to jest tak, bo to jest ta podwójna jakby. Tyle, że przy samym załamanie, jest. No bo tu jest, wewnątrz jest bardziej tak, a to jest bardziej, no bo przecież to musiał zakończyć, nie? Bo tam też...